Rozmowa dnia. W studiu Stanisław Karczewski, marszałek Senatu. Dzień dobry, panie marszałku. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Komisja Europejska oczekuje, iż polski rząd przekaże do notyfikacji ustawę dotyczącą cen energii. Powinien to zrobić przed podjęciem tej ustawy. Ale w trakcie debaty, a debata była długa, bo w Senacie rozmawialiśmy na ten temat wiele godzin. O 2:30 dopiero poruszany był ten problem. Poruszany był ten, tak, późno w nocy przegłosowaliśmy tę ustawę. Był ten problem poruszany i mamy zapewnienie ministerstwa, że było to wszystko poddawane opiniom naszych ekspertów i że wszystko jest w porządku i że takiej pomocy, że takich zarzutów nie powinno być. Ja jestem raczej spokojny o efekt działania Komisji Europejskiej. Na co może budzić wątpliwości Brukseli na przykład? No zobaczymy. Na pewno Komisja Europejska ma prawo do tego, aby sprawdzać tego typu ustawy i wydać swoją opinię, ale tak jak mówię, w trakcie debaty rozmawialiśmy również i był poruszany ten problem. Jestem spokojny, jaki będzie efekt, zobaczymy. W kontekście właśnie tej ustawy o cenach energii, jak pan ocenia w ogóle jakość stanowionego prawa w Polsce? Na pewno pan redaktor myśli o tempie, prawda? Bo to też czasami determinuje to, że ustawy nie są doskonałe. Na pewno można byłoby lepiej, na pewno można byłoby sprawniej to robić. Natomiast Senat jest też takim bezpiecznikiem. Bezpiecznikiem, bo jednak jest to dodatkowe sito, jest długa, najczęściej w Senacie taki jest zwyczaj, że debaty są długie, bardzo wnikliwe, dyskusja pogłębiona. Jest dodatkowy czas, Senat nazywa się Izbą Refleksji i Zadumy, ale to nie jest tylko zadumy, ale przede wszystkim refleksja i jeszcze raz przejrzenie od początku całego prawa, ale w tym konkretnym przypadku takiego czasu na refleksję chyba nie było. Ale panie redaktorze, no, tempo nie determinuje tego, że jakości, prawda? Można szybko i bardzo dobrze, a można powoli i bardzo źle. To są zupełnie oddzielne elementy. Natomiast bardzo wnikliwie sprawdzamy ustawy i tutaj ta staranność była, jest i jestem przekonany, że będzie. Panie marszałku, Matteo Salvini, wicepremier Włoch, już niedługo za 5 dni. Minister spraw wewnętrznych, tak. Podobno, ja nie znam tej informacji, no znam tylko tę informację z doniesień medialnych, przybędzie do Polski, spotka się z prezesem Jarosławem Kaczyńskim. Wczoraj pan rozmawiał z prezesem. Tak, ale na ten temat nie rozmawialiśmy. Mieliśmy posiedzenie prezydium Komitetu Politycznego, takiego ścisłego kierownictwa partii, a na ten temat nie rozmawialiśmy. Ale to zupełnie naturalne rozmowy, zresztą muszę powiedzieć tak na marginesie, że wszyscy moi odpowiednicy, którzy przyjeżdżają do Polski, zabiegają, proszą, no prawie wszyscy, może nie wszyscy, ale większość z nich prosi, zabiega o spotkanie z prezesem Jarosławem Kaczyńskim. La Republika pisze w kontekście tego spotkania, że mowa między innymi ma być o wyborach do Parlamentu Europejskiego. To wszystkie te rozmowy również dotyczą nie tylko tego i wyłącznie tematu, ale również i ten temat jest poruszany. No przed nami, to jest zupełnie naturalne, bo przecież przed nami wybory do Parlamentu Europejskiego i rozmowy jeszcze przed wyborami, no są zupełnie na miejscu, są zupełnie naturalne. Wszystkie partie rozmawiają, również i my rozmawiamy o możliwych koalicjach po wyborach do Parlamentu Europejskiego. Cytowana już przeze mnie La Republika pisze też, że Jarosław Kaczyński miał poważne zastrzeżenia co do jego ciepłych relacji z Władimirem Putinem, co do ciepłych relacji Salviniego właśnie, ale w końcu zgodził się na spotkanie. Zgodził się, no tak, to oczywiście no mamy inne relacje, stosunek do Moskwy. Natomiast no, rozmawiać trzeba, ważna jest również przyszłość Parlamentu Europejskiego i to, jakie koalicje zostaną zawarte. A jaki jest stan przygotowań do wyborów do Parlamentu Europejskiego właściwie, to już niebawem. Już niebawem. Za 5 miesięcy. Przede wszystkim na przełomie stycznia, lutego, bardziej chyba na początku lutego przedstawimy nasz program. Program kontynuacji zmiany w Polsce i również nowe propozycje. Nowe propozycje dotyczące naszej wewnętrznej sytuacji, czyli polityki tu w Polsce, ale również i dotyczące przyszłości Unii Europejskiej. A co ma być w tych konkretnych propozycjach? A tego, panie redaktorze, nie mogę powiedzieć, dlatego że przedstawimy je w sposób publiczny. Będzie tak, jak powiedziałem, to najprawdopodobniej na przełomie stycznia-lutego.
Czy pana zdaniem potrzebna jest nowelizacja ustawy o pomocy, o przemocy w rodzinie na przykład? Panie redaktorze, tego dokładnie nie wiem, czy jest potrzebne, natomiast taka nowelizacja, czy próba nowelizacji się pojawiła? Ja wiem. Ja chcę zapewnić i pana redaktora i państwa, że Prawo i Sprawiedliwości bardzo zależy na rodzinie. Najlepszy dowód to to, że od samego początku ten rząd właściwie jest skierowany na rodzinę. Ministerstwo, które nazywało się Ministerstwem Pracy Polityki Społecznej, jest Ministerstwem Rodziny, więc to jest nie tylko symboliczne, ale i faktyczna dbałość i program przecież 500+ i inne programy, które wzmacniają rodzinę i również absolutnie tutaj jesteśmy przeciwnikami, to musi być zachowane bezpieczeństwo rodziny i wszelka forma przemocy w rodzinie będzie piętnowana i tutaj, jeżeli w tej ustawie doszło do pewnych nieprawidłowości, to też świadczy o rządzie i naszym stanowisku, że natychmiast i przyznanie do błędów, wycofanie się, dodatkowe prace nad ustawą i powrót już dobrej w pełni ustawy. Na co w tej sprawie poszło nie tak, że rząd musiał być tak, tam były takie niejasne zapisy. Na pewno intencje były zupełnie inne, natomiast w zapisach tutaj doszło do czegoś innego, ale to był projekt. To był projekt, nad którym dopiero rozpoczęto dyskusję, debatę. Także tutaj też ten wściekły atak opozycji jest niczym nieuzasadniony. Wiceminister cyfryzacji Adam Andruszkiewicz prosi o wsparcie na stronach facebookowych i pisze, trwa na mnie oszczercza nagonka. No trwa, trwa. Ja współczuję panu ministrowi już w tej chwili. Ja go wspieram. Należy dać szansę. Po pierwsze młodemu człowiekowi, po drugie człowiekowi, który ma ciekawe pomysły. I naprawdę nie można go oceniać przed rozpoczęciem pracy. Dajmy spokojnie pracować i mam nadzieję, że w krótkim czasie pan minister pokaże, że jest odpowiednim człowiekiem na odpowiednim miejscu. No tak, ale opozycja na przykład mówi, że powołanie Adama Andruszkiewicza było błędem i że właściwie może być w moim odczuciu, panie Morawieckiego. Jest to decyzja pana premiera. W moim odczuciu dobra decyzja. A czas pokaże, jak będzie pan minister pracował. Jestem przekonany, że będzie dobrze pracował. Nie było takich głosów krytycznych wtedy, kiedy byli powoływani na to samo stanowisko, czy podobne, bo również na stanowisko ministra. Pan Halicki, który nie miał nic wspólnego z informatyzacją. Pan Trzaskowski, który również nie miał nic wspólnego z informatyzacją. Także spokojnie poczekajmy na ocenę pracy pana ministra. Po efektach tej pracy poznamy również skuteczność działania pana ministra. No ale tutaj też pojawiają się obawy co do poglądów wcześniej wygłaszanych przez Adama. Zbliżały się jego poglądy do poglądów naszych Prawa i Sprawiedliwości. Jestem przekonany, że są zbieżne z naszymi. Czytałem też takie komentarze, że część polityków Prawa i Sprawiedliwości w ogóle była. A tu ja o takich sygnałach nie słyszałem. To jakieś medialne doniesienia, panie redaktorze, o takich sygnałach nie słyszałem. Z osobami, które rozmawiałem, od osób, z którymi rozmawiałem, mam pozytywne oceny. Jaki będzie Senat w tym roku? No na pewno będziemy w dalszym ciągu pracować intensywnie. Na pewno będziemy obchodzić 30. rocznicę wyborów. No 30. rocznica wyborów, pełni demokratycznych, wolnych wyborów do Senatu 4 czerwca. To ważna data w polskiej historii i ważna data dla polskiego Senatu. To reaktywacja Senatu i od razu wolne w pełni wybory do tej Izby. Na pewno będziemy w dalszym ciągu bardzo intensywnie pracować na rzecz Polonii. I ci wszyscy, którzy czasami mówią, choć wycofują się z tego, bo widzą, że Senat jest potrzebny, że Senat jest aktywny, że Senat bardzo intensywnie pracuje. Dla tych, którzy są przeciwnikami Senatu, to pragnę powiedzieć, że gdyby Senat miał się zajmować tylko i wyłącznie Polonią, tylko i wyłącznie Polakami mieszkającymi za granicą, to 24 godziny na dobę to za mało. Polonia to olbrzymi kapitał. Olbrzymi kapitał dla Polski. 16-20 milionów Polaków rozsianych na wszystkich kontynentach, we wszystkich krajach. Wielki kapitał. Olbrzymia możliwość współpracy. Także to bardzo, bardzo ważne dla Polski.
Polski. Bardzo ważne dla Polski i to wykorzystujemy. Zwiększyliśmy w ubiegłym roku, po raz pierwszy zwiększyliśmy od wielu, wielu lat, Platforma Obywatelska tego nie potrafiła zrobić, finansowanie tej pomocy, wsparcia Polonii do 100 milionów w tym roku w budżecie, no jeszcze nie uchwalonym, ale w budżecie, który jest złożony do Sejmu, jest 110 milionów. Wiem, że wpłynęły wnioski na kwotę trzykrotnie większą. To też świadczy o tym, złotych, tak. Ponad 344 organizacji pozarządowych. To też świadczy, tak, tak, panie redaktorze, to też świadczy o tym, że Polonia oczekuje takiej współpracy, chce pracować, chce współpracować. To z jednej strony dla nas bardzo trudne, dlatego że będziemy niektóre wnioski zmuszeni odrzucić, czy nie zrealizować w całości. Na pewno część z tych wniosków dobrych, ciekawych, interesujących nie zostanie zrealizowana, ale cieszy nas, że jest taka duża aktywność. A pomysł jednego senatora z zagranicy? Dwóch senatorów, tak, jest i to będziemy realizować i mam nadzieję, że również Platforma Obywatelska, opozycja poprze tą propozycję. To będzie roku jeszcze? No w tym roku będziemy nad tym pracować. Już rozpoczęliśmy pracę. Mamy opinię, ale będziemy czekali na następne opinie jeszcze, ale w tym roku będziemy to starali się uchwalić i jestem przekonany, że to nam się uda. A kiedy Senat przeniesie się do Pałacu Saskiego? Oj, to jest na pewno nie taki bardzo krótki czas, ale chcemy odbudować Pałac Saski. Jest to taka decyzja i polityczna, ale mam nadzieję, że również i opozycja przychyli się do tego pomysłu. Chociaż słyszałem o totalnej opozycji, no może nie totalną, ale już krytykę. Szkoda, dlatego że to jest piękny budynek. Piękny budynek, który był perłą w przedwojennej Warszawy. Takim symbolem przedwojennej Warszawy i został w sposób brutalny wysadzony w powietrze przez Niemców i Warszawa potrzebuje tej odbudowy. Potrzebuje odbudowy nie tylko Warszawa, potrzebuje Polska. To nie jest budynek Warszawy, to jest budynek wszystkich Polaków i jest decyzja o tym, że będziemy odbudowywać. W jednej z części będzie Senat, a w drugiej bardzo dużej jeszcze części coś innego. Co jeszcze nie wiem, rozpiszemy konkurs. Jest bardzo wiele pomysłów na zagospodarowanie tej przestrzeni. Na pewno będzie to takie miejsce, które będzie przyciągać turystów z całego świata, a do Polski przyjeżdża coraz więcej turystów, co bardzo nas cieszy. Stanisław Karczewski, marszałek Senatu. Dziękuję bardzo, dobrego dnia. Dziękuję uprzejmie. Była to rozmowa dnia.